Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when the sun shadow of a man creep out of. Hej, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Rok. Dzisiaj bawimy się w Borderlands, a ze mną jest... Rojo, Boże, całe życie marzyłem, żeby wystąpić w twoim programie. Cieszę się, że wybrałeś mnie, że mogę z tobą zagrać w koopa. Także jak słyszycie, Rojo już w lepszym humorze, mimo że chory. Jak nie urok, to sraczka. Fuck! Słuchaj, mam dla ciebie złą wiadomość, Rojo. No, wal. Okazuje się, że panna, z którą tak żeś się nieprzyzwoicie zabawiał na terenie wykopalisk... O Jezu, chodzi ci o grę, a nie o ten piątek. Dobra, nieważne, no. Ona chyba poczuła się urażona i zdradziła nas. To, że nas wysłała do tego kolesia na niechybną zgubę ostatnio... No ładnie, ładnie. No to nas... To był efekt jej zdrady. To pewnie dlatego, że nie oddzwoniłem. Pewnie tak. Także jedziemy teraz wybadać jej podłe intencje. Boże, ty mnie pozwami nie strasz, bo od takich momentów można się postarzeć. No to co roki z boki może sobie dzisiaj walniemy wymiankę zdań na temat Dead Island. Co ty na to? O tak, o tak. Ja tak jak już może ja zadam pytanie, bo co ty miałeś na ten temat na razie do powiedzenia, to zamieściłeś na swoim kanale. Aha, dobrze. Nie chciałbym, żebyś się powtarzał. Bez zabawy, ale możesz pytać. Wobec tego myślę, że też to będzie naszych widzów interesowało. Tam są 4 postacie do wyboru. Są 2 babeczki, 2 facetów. Mhm. Jest jeden facet, który specjalizuje się, z tego co zauważyłem, w rzucaniu bronią miotaną, mówiąc fachowo. Facet z bronią dwuręczną, obuchową, jakimiś tam ciężkimi tego typu elementami. Jest babeczka od broni palnej, babeczka od broni białej. W skórze kogo się widzisz? Tanka, czyli tego faceta, który posługuje się bronią dwuręczną. Aha. Chyba musimy wysiadać. Okidoki. I dlaczego właśnie on? No bo przede wszystkim tak, on ma bardzo fajne talenty, które mi podchodzą. Aha. To jest jedyna postać, która potrafi regenerować punkty życia, wiesz? Aha. Automatycznie regeneruje punkty życia. Ale swoje, czy też drucha w koopie? Swoje. Aha, swoje. Tak, malutki medyk egoista. Tak, tak. Znaczy, można... Wow, z czym ty strzelasz? No tą, tym wiesz, boomstickiem, który wyleciał od ostatniego bossa. Nie, to bardziej traktuję to jako bajer niż jako coś efektywnego. Nadrabia efektywnością, ale to ma taki rozrzut, to ma zerową celność, nie? Aha. Wiesz co, no to w takim razie ja chyba standardowo uśmiechnę się do postaci od broni palnej, mimo że niespecjalnie pasuje mi, iż jest to kobieta, bo kobietami oprócz Tomb Raidera grać nie lubię. Ale wiesz co, powiem ci, że tam większość postaci używa przede wszystkim broni do walki wręcz, wiesz, z tego co widziałem. Aha. Że tam jest bardzo... Pewien nacisk, tak? Tak. Znaczy, to jest tak, dużo by można o tej grze mówić. Ona jest inna zupełnie niż Left 4 Dead na przykład, który jest popularną rzeźnią zombiaków. Aha. Tam jest zdecydowanie nacisk na dużo wolniejszą walkę, bardziej bezpośrednią. Także wiesz, tam można na spokojnie podchodzić do tej całej zabawy. Nie trzeba, wiesz, celować jak najszybciej i trafiać i mordować przeciwników, nie? A powiedz mi, czy uzbrojenie, znaczy inaczej, czy postać tak konkretnie, na siłę, bezlitośnie zobowiązuje do używania konkretnego zbrojenia, czy raczej można brylować? Wiesz co, oni mają talenty i te talenty w jakiś sposób predestynują postać do pewnego sposobu walki. Więc ja do końca tych wszystkich talentów nie miałem, wiesz co, trochę się zapędziłem, tutaj będziemy musieli iść. Dobra. Ja tych wszystkich postaci oczywiście nie mogłem sprawdzić, ani drzewek talentów, także nie wiem dokładnie. Ogólnie jest tak, że jeżeli postać jest przeznaczona do walki wręcz, no to na przykład ten koleś, w którym grałem, czyli ten murzyn z młotkiem, wielki murzyn z młotkiem, jak wspomniałem dzisiaj czarny, co mi ludzie zarzucili, no przecież każdy czarny jest murzyn, ale dobra. Dobrze, że nie powiedzieć niga. No właśnie. No więc on jest nastawiony na walkę przy użyciu takich ciężkich dwuręcznych urządzeń. No kurczę, to co jest grane? Brzmi poważnie. Ach, tu jest ten zakamarek. No i też takie samoleczenie. On jest taki na pierwszy front. No, ale ten. Natomiast pozostałe postacie, no nie miałem okazji przejrzeć, bo jakby siedząc w Techlandzie przeznaczyliśmy te 1,5 godziny na czystą rozwałkę. Aha. No i to żeśmy robili. No? Nawet się nie przyglądałem tak bardzo talentom. Dostaliśmy postaci od razu na 20 poziomie, także też rozwijania postaci nie miałem okazji sprawdzić. Podstawowego smaczku. Słuchaj, ja zauważyłem i zwróciłem też uwagę, że pod takim kątem ta gra w ogóle nie była też promowana, reklamowana, że to jest taki, no słuchaj, pełnoprawny Borderlands, taki troszeczkę pseudo-RPG, action RPG, hack and slash z otwartym światem, z naciskiem na broń bliskiego kontaktu. I słuchaj, ten świat tam wygląda przepotężnie, słuchaj, no raj dla eksploratorów generalnie. To różnie bywa, to jest tak, nie miałem okazji poznać każdej lokacji, to co widziałem było bardzo fajne i pozwalało na sporą eksplorację. Ale znaczy to jest tak, tam nie masz jednego wielkiego otwartego świata, tam masz lokacje, pomiędzy którymi się poruszasz, ale one są tak zorganizowane, że masz bardzo, bardzo dużo możliwości dotarcia do celu. Nie? Aha, rozumiem, czyli ono to ładnie, tutaj się pojawia pewna nieliniowość, tak? Tak. I możesz naprawdę mnóstwo ścieżek wybierać. Możesz na przykład poruszać się podziemiami, co ja dzisiaj mam słowo podziemiami, no. Kanałami, gdzie masz dosyć wolną ścieżkę, więc jak wybrną coś... kanałami, mów dalej. No, że poruszasz się tam dosyć prostolinijnie i przeciwników masz z przodu i z tyłu, ale jest ich dużo więcej, nie? Natomiast poruszając się na powierzchni, to możesz się spodziewać z każdej strony ataku, natomiast będzie on mniejszy, nie? No tam jest, też masz mniejsze pole manewru, tam jest dużo takich... Też jest bardzo ciekawie rozwiązana współpraca między postaciami, że wiesz, jeden koleś może pchnąć gościa, zombiaka, a drugi mu rozwalić głowę, nie? No to nie. No to... Jeden może rzucić beczką, która eksploduje, wtedy kiedy drugi strzeli, nie? Dalej, także... po raz kolejny pozwoliłem sobie zapomnieć, że mamy żony i dzieci. Słuchając wywodów na zasadzie, wiesz, rzut beczką, kop w dupę i bum, headshot w tyłek. To jest po prostu przepiękne, my nigdy nie dorośniemy. Także no, uważam, że... Znaczy tak, to jeżeli chodzi o moje opinie, to co widziałem było miodne. Natomiast coraz częściej przeglądam te opinie ludzi, którzy też mieli dostęp do tych dłuższych wersji, do takich, żeby sobie pograć. I opinie też są pozytywne. I często jest tak, mowa jest taka, że Techland zrehabilituje się tą grą po niespecjalnie udanym... Kartelu, tak. Słuchaj, no dla mnie zombie to byli zawsze tacy moi ulubieni przeciwnicy, jeśli można się tak wyrazić. Tacy najbardziej wdzięczni, dający dużo zawsze satysfakcji z pokonania. Jakiś taki feeling zawsze był fajny. Ja tym właśnie napisałem we wczorajszym 41 odcinku Royo Point of View, moda na zombie. Tak. Także tam troszeczkę przeanalizowałem, na czym polega, wiesz, popularność zombie w grach, zarówno z perspektywy odbiorców, jak i twórców. I bardzo mi się podoba właśnie ten otwarty świat, no i nacisk na moich ulubionych oponentów. Pokroju zombie różnej maści. No i widziałem tam te fenomenalne finishery, zarówno przez fakt zetknięcia się z bronią białą, jak i palną. Że mimo wszystko i tak skurzę się chyba na soczysty boom headshotting, żeby być wierny swojej maksymie i stylowi gry. Bo jak tam sprzedasz fajnego headziaka, to gra zwalnia. Jest taki fajny kilkusekundowy slow-mo. Ale jestem ciekaw, czy w kopie też taki samo chciałem powiedzieć, wiesz, tak by Max Payne'a zrobić w multiplayer i co by z tego wyszło, nie? No zobaczymy, no bo już niestety trochę w tej branży siedzimy i wiesz, o co chodzi, Jesteśmy bardziej wybredni, że tak powiem. To co przemówiło do mnie w tej grze przede wszystkim, to że walki potrafią trochę trwać, nie? Że są dłuższe, że... Wymagające. No, ale nawet wiesz, że jest możliwość, bo jednak w Left 4 Dead to jest rzeźnia bardzo szybka, te mopki padają dosyć szybko, z wyjątkiem kilku tam zombiaków, nie? A tu masz czas, żeby trochę pokombinować, trochę polawirować z umiejętnościami, wiesz, z ustawieniem. Moim zdaniem to jest bardzo atrakcyjne. Rozumiem. Uważaj, Rojo, uważaj! Spoko, spoko. Nie ma bata na pata! To był jakiś bosik. Bosik? Chłopie. Znaczy taki ścierwa to ja zżeram do jajek na miękko na śniadanie. No proszę cię bardzo. Kurde, zabrzmiałem niczym sierżant Barnes! A właśnie, tak. Kiedy robimy następne historie, bo mnie świeżbi. Wiesz co? Czekam na twoją odpowiedź. Ja mam już ułożoną ją w głowie, ale muszę, no. Muszę jeszcze parę rzeczy podobierać. No, żebyś tam powiedzmy takiego humorystyczny przecinek wplótł w swoje materiały. No wiesz co, u mnie z humorem to jest tylko tak, że on się ewentualnie pojawia, jak jest przypadkowy. Ja celowy humor nie wychodzi. Kompletna bzdura, skromny trwalu. I zaraz ci powiem dlaczego. To nawet moja żona zauważyła, że w swoich nawet tubach już przemycasz takie, wiesz, kretyńskie, śmieszne wyrazy twarzy i humorystyczne porównania i powtórzenia. Także nie ściemniaj. Wiesz co, to są przypadki, Oczywiście, że tak. O, możemy sobie uzupełnić ammo. Wiesz co, ja już po drodze... Jakaś, kurde, ciężka, brzydka strzelba tutaj, granaty, why not? Dobra, uzupełnimy, co się będziemy. Co my tu mamy? Biała śrutóweczka. No i tyle, także z przyjemnością czekam na ten Dead Island, a w czwartek będę jeszcze się widział z ludźmi tutaj, którzy prowadzą też kanał związany z grami. Na razie nie będę wymieniał nazwy, zresztą wyleciał mi z głowy, tak szczerze mówiąc. I być może ich uda nam się zaprząc do wspólnej rozgrywki. Aha. To fajnie połączyć takie dwie ekipy, które tymi rzeczami się zajmują, ale to będę dopiero w czwartek rozmawiał, będę wiedział, jak to się sprawa układa, a już się próbujemy umówić od chyba ze 3 tygodni cały czas jakieś sprawy, a to praca, a to inne rzeczy wypadają. Doskonale, dla mnie kwestia jak najbardziej zrozumiała. A powiedz mi, czy będzie mogło być na przykład 5 strzelców, czy po prostu jak dla kogoś zostanie facet odrzucania, to on będzie musiał być facetem odrzucania? Nie. Znaczy może być maksimum 4 postacie, nie? Tak, i mogą być 4 o tym samym profilu? Tak. A, no to luźka. No, do wyboru. Tak mi się wydaje, Chociaż podczas prezentacji każdy z nas grał inną postacią, ale pewnie dlatego, żeby pokazać wszystko mniej więcej. Aha. Swoją drogą bardzo przyjemna prezentacja, były delicje i był soczek, więc mniej więcej do szczęścia nie potrzeba. To mi wygląda na pułapkę, Rojo. To po prostu mówisz, że impreza nieprawdopodobna. Delicje i soczek. Dobra, pora na mroczek! Cika-cink, prezes, cika-cink! To ten klimat zwiastuje apogeum! Tak, ja już mam lekkie lęki. A ja właśnie nie! Tam rządzę. Dobra. Wow. Wieżyczka tu. Grenadesy. Master McCloud. Spoko. Kurde, nie ma zabawy z tobą, ty tam wszystko... No nie wszystko, bo zaraz właśnie padnę. Dobra, przypiekę im trochę skórę. Nie, wieżyczki nie ściągnę w ten sposób. Ja pierdzielę, ewakuacja. No. Wiesz co, musimy zrobić krótką przerwę, bo mój syn tam strasznie jest płaczliwy. Dobra. Także musisz sobie albo poradzić sam, a ja idę ratować rodzinę. Dobra. Wow, fuck. No ładnie, kochani, Rok se poszedł, a ja padłem. Stu ekstra! Wietkong atakuje, a ten się poszedł oddać w krzaki! Kyrie! Dobrze, ja coś ponagrywam z Rojem, dobra? Teraz mu powiem, że mi wisi 20 tałków za wskrzeszenie. Ty! Hej, ja już jestem. Co się odbywa? Co się działo? Zobaczysz na graniu. No nie, no tylko padłem, ratuj! Patrzcie, ratuj! Będzie ci kupił, jak se materiał zobaczysz. Nie wiem, czy zrobiłeś mi krzywdę, jak nie patrzyłem. Jaką krzywdę? Ja cię tu ratuję, ja ci tu śmizgam po dupeczce plasterkami. Smyczkiem po piździawce z strzykawką do cholery. Twoja kolej na okazanie serduszka. No. Mój syn udawał, że śpi i po cichu się poruszał po pokoju i w końcu zahaczył się o łóżko i uderzył się w brzuch. O Jezu, a nic mu się nie stało, ziom? Nie, to, wiesz, to jest mały kaskader, także wiesz, bez zabawy. To jest moje ulubione dziecko przyjaciela. Poważna sprawa. Dobra, dojadę tylko, dobra, jeden padł, leczę ciebie. Już chyba wszyscy padli, ale to dopiero jest początek. Nie, niemożliwe. Co, to jakaś fala była? Dostałeś, dostałeś coś tam fajnego. Myślisz? Dostałeś level na strzelbie, o. Au! No to bardzo fajnie, bo akurat strzelba wpada fajna. Dobra. O mój... O! Daj sobie to, bo to jest to, o czym nam wiele osób mówiło. Laserowy przecinak. Dokładnie tak. Patrz... A nie, myślałem, że dwa. Okej, ammo. No i co? Aha, no dobra, i tyle, tak? Tu coś jest. Dziękuję. Nie ma sprawy. A co to jest w ogóle za urządzenie? Tak? To jest urządzenie, które nie wymaga żadnej amunicji. To jest na zasadzie cooldowna, wiesz? To jest broń obcych. Według mnie o wątpliwej przydatności. Przynajmniej ja z tego jakoś nie korzystałem. Aha, ojej. To ma jeden strzał na jakiś czas. No tak, pewnie gdybym ja to chwycił, to bym miał 40 strzałów na sekundę. Aha, ale to nie jest snajperka. Cholera wie, co to jest. To jest taki, wiesz... Coś, co według mnie troszeczkę zaburza klimat, wiesz? Ja nie lubię takich wstawek. Aha. Tego typu, dlatego tam, no było kilka gier, w których... O! Tam chyba Hand of God. Dobrze mówię? Głupio mówię. Co? Była taka gra hack and slash Be Like a God, albo Like a God, albo... Nie mylić z Hand of God, tego polskiego hack and slasha. Nieważne, tam przez 3/4 gry, przez 90 chyba godzin... Przesadzam, ale bardzo długo. Były, wiadomo, zbroje, konie, wioski, tam oczywiście halabardy, miecze, topory, tarcze. I nagle wchodzi broń maszynowa i plazmowa i granaty. A tak nagle, wiesz, nisko od nizowo, tak z dupy. Po prostu. I w tym momencie gra się dla mnie skończyła. Chodź, teraz zapolujemy na tą wredną kobiecinę, co nam tam... Hahaha! Żryjcie się rot! Strzeliłem sobie laserem w twarz. Bardzo fikuśnie ci powiem. Ciągle nie mogę tego. What the? Hahaha! Lay down! O, granaty. Jakże uroczo. Uroczo. Granatów, grydeńców, nikt nie za wiele. Prawda, drugi ma ciężku? Tak. Ty już coś tutaj zabiłeś? Coś tam jest? Teraz walę na wymiankę z wieżyczką. O, tu są kilka klaptrapów leży. No tak, ten pieprznął promieniem to i zachwycony. Tu jeden chyba żyje? Żyje, wziąłeś. Wziąłem. Była wariatka! Kurde, biegasz z tym jak z jakimś cybernetycznym, mściwym dildo. Tak, masz rację, to wygląda końcówka ma jak dildo. No. Wow. To nie jest jakaś wybitna, taka po prostu atrakcja. Ja polegam na starym, dobrym śrucie. Nie uznaję żadnych laserów czy plazm. Rozumiem. Jesteś oldschoolowy w pełni. Bardzo. Zresztą sam widzisz, co wyprawia mój mały niszczyciel światów, głosiciel prawdy. Jest masakra po prostu. Look at this, daj sobie. A, to wyglądają troszeczkę jak z bazy supermutantów z Falloutów, kurczę. Coś to... otworzyłem? Chce nam się szukać repair-kita dla tego klaptrapa, chyba nam się chce, nie? Tak, bo gdyby nie klaptrap, nie byłoby imionka dla mojego misiaczka, fabfabka. Tak? To... Tak. Dobra. Gdy mama właśnie mojego misia zobaczyła, jak gramy w Borderlands, stwierdziła, że nazwie swojego synka fabfab. No. Co na to tatuś? Tego... Nic, nie protestowałem. Ale ktoś świetnie zauważył, tam w tym odcinku Prymitywniak Fab przyszedł na świat, że mama Faba biała, Fab czarny, przepraszam, ciemnoskóry. To ciekawe, no, ojciec musiał być też ciemnoskóry. A podobno to jest ojcem, ale bardzo się cieszę, bo im więcej pirnosensu i bzdury, tym lepiej. Krótko mówiąc, mama Fapa zdradziła cię z jakimś czarnym misiem. Tfu, tak, zdradziła ciebie z jakimś czarnym misiem. Słucham? Mówię, że mama Fapa musiała cię zdradzić... Ja to cholery, co powiedziałeś, ale absolutnie nie przyjmuję takich bzdur do wiadomości. Zawsze pan wierna mnie kocha. Chory, naoglądał się za dużo drzyzgi, teraz ma. Rojo mnie rozśmieszył, synku, wiesz? Rojo jest bardzo śmieszny. Jest żałosny. Czekaj, coś tu sobie gramy. Jest Reaper Kid, patrz! Wiem, widziałem. Nic nie widziałeś. Widziałem, na dole jest. O ja. Ale to jest zajebisty przykład, jakie gry są wspaniałe. Zanim nagrywałem, używałem chusteczek niczym karabin maszynowy, nie? Cały czas. Ja to nazywam cholernym motywem 1001 chusteczki. To jest takie, tak, gdzie tam cieknie z nosa i koniec, mogiła. Ty wziąłeś tego kita? Wziąłeś. Wziąłem, możemy wracać. I okay. W momencie, kiedy zacząłem grać, czyli po prostu umysł został już, wiesz, zaangażowany imersją i po prostu jakimś interaktywnym przekazem, na którym musi się skupić, to nagle wyłączył potrzebę smarkania. Wiesz co, to jest coś w tym, co mówisz, bo tak, to faktycznie, ale wiesz co, o tym to ja ci opowiem w następnym odcinku, bo na dzisiaj będziemy kończyć. Na przykład, wiesz, podczas igraszek Renatę zawsze chwilowo przestaje boleć głowa, nie? Także to masz rewelację, wiesz. Większość facetów ma dokładnie odwrotny problem. Dobra, żegnamy się w takim razie. Pozdrawiamy was i do zobaczenia. Zajebiście było, ciao! Trzymajcie się, buchacza!